Dzień dobry. W tym filmie pokażemy Państwu, jak w prosty sposób samodzielnie zainstalować baterię natryskową termostatyczną model Arezzo firmy Ferro. W pudełku z natryskiem powinna znajdować się rączka natryskowa, drążek metalowy, wąż natryskowy oraz mydelniczka. Natomiast w pudełku z baterią powinna znajdować się karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, bateria natryskowa z regulatorem termostatycznym, przyłącza mimośrodowe, rozeta, uszczelki oraz nakrętka przyłączeniowa. Do montażu potrzebny będzie Państwu zestaw kluczy płaskich, śrubokręt, wiertarka oraz poziomica. Model Arezzo posiada regulację temperatury wody. Blokadę 38 stopni Celsjusza zabezpiecza ona przed poparzeniami oraz regulację strumienia wody. Prosimy pamiętać, aby przed rozpoczęciem montażu zakręcić główny dopływ wody w mieszkaniu. Montaż rozpoczynamy od dokładnego uszczelnienia taśmą teflonową gwintów przyłączy mimośrodowych, a następnie wkręcamy je do odcinków instalacji w ścianie, która powinna być zakończona gwintem wewnętrznym. Najlepiej w trakcie montażu sprawdzić ich odpowiedni rozstaw oraz wypoziomować poziomicą i nakręcić na nie rozety. Na końcu umieszczamy uszczelki w nakrętkach przyłączeniowych i nakręcamy je wraz z baterią na mimośrody. Wszystko dokręcamy kluczem sześciokątnym. Po zamontowaniu proponujemy sprawdzić szczelność połączeń. Następnie rozpoczynamy montaż natrysku. Na początek należy ustalić miejsce i wysokość mocowań natrysku. Rozmieszczenie takich otworów może wynosić od 250 mm do nawet 880 mm. Nawiercamy otwory i rozpoczynamy montaż uchwytów. W tak zamontowane uchwyty wkładamy rurę natrysku wraz z mydelniczką. Uchwyty dokręcamy śrubokrętem i zakładamy zaślepki. Teraz pozostało już tylko założyć uszczelki na końcówki węża i połączyć go z baterią oraz rączką natrysku. Na koniec proponujemy sprawdzić funkcjonowanie elementu przesuwnego oraz blokadę natrysku. Zasady montażu baterii ściennych termostatycznych są niemal identyczne jak baterii standardowych i podłączenie wody gorącej musi znajdować się z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony baterii. W innym ustawieniu termostat nie będzie działał prawidłowo. Życzymy miłego użytkowania!